Witajcie, tu ponownie dr Patricia Cochran. Na kilku ostatnich nagraniach mówiłam o tym, jak ważna jest praca ze złożonymi uczuciami pacjenta i udzielenie mu pomocy w dokonaniu portretowania czy wizualizacji, aby wzmóc w ten sposób pełne doświadczenie owych uczuć i impulsów w sposób bezpieczny i leczniczy. Szczególnym uczuciem, o którym bym chciała dzisiaj z Wami porozmawiać, jest poczucie winy, wina. Jestem przekonana, że na temat winy panuje olbrzymie nieporozumienie, nie tylko w ogólnie w kulturze, ale bardzo często także w obszarze zdrowia psychicznego. Jest to trochę podobne do nieporozumień wokół złości, które niestety panuje jeszcze nadal. Dawno temu Carol Travis napisał książkę Złość, niezrozumiała emocja. Może pamiętacie, było to dekady wstecz, kiedy zrobiono badania sugerujące, że złość jest powiązana z wysokim ciśnieniem, z atakami serca itd. Ale niestety nie udało się autorom rozróżnić pomiędzy właściwym uczuciem złości, a skłonnością do odreagowywania złości lub jej rozładowania w postaci wybuchu. My postrzegamy te zachowania jako obrony wobec doświadczenia złości. A to ta skłonność do rozładowywania złości jest powiązana z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia. Podobnie często nie potrafimy odróżnić właściwego doświadczania przeżycia winy od samokarania, które jest po prostu obroną przed doświadczaniem winy. Zagłębmy się więc w to, czym jest wina. Wina jest uczuciem, które ukształtowało się w toku ewolucji i jest zdrowym uczuciem. Wina nie jest niezdrowa. Pamiętajcie, tylko narcyzi i psychopaci nie doświadczają lęku, winy i wstydu. Zostaliśmy wyposażeni w poczucie winy i kiedy ono dobrze działa, to nawet nie chcemy nawet sobie pomyśleć, że moglibyśmy zranić kogoś, kogo kochamy, albo nawet zranić obcej osoby. Budzi to w nas poczucie winy, które jest powiązane z miłością i troską. Winnicott pisał o uczuciu winy jako rozwojowym osiągnięciu. Jest to coś, co sięga poza własny narcyzm. Dotyczy troski o dobro innej osoby. Jest też dużo bardziej dojrzałym uczuciem niż wstyd. Wstyd odnosi się do self. Źle się czuję w odniesieniu do mnie, a więc zdolność do uczucia. Ojej, naprawdę źle się czuję, bo kogoś zraniłem, zdradziłem, czy okradłem, cokolwiek zrobiłem komuś. Jeszcze raz możecie zobaczyć, że doświadczenie winy jest zdrowe i dojrzałe. A gdy pozwolimy sobie doświadczać tego uczucia, myśląc o szukaniu zemsty, czy plotkując, czy krytykując, miejmy nadzieję, że właśnie poczucie winy może nas powstrzymać przed uczynieniem powyższych rzeczy. Może powstrzymać nas przed ranieniem innych. Jeśli jednak nie służy tej funkcji, bo jednak ranimy innych, uczucie winy jest jeszcze raz powiązane z doznawaniem miłości i troski i one motywują nas w zdrowej sytuacji do uznania naszej winy, przeproszenia i zadośćuczynienia. Wiemy, że w zdrowej relacji chodzi właśnie o naprawę. Nie chodzi o bycie doskonałym, zawsze przecież nastąpimy komuś na odcisk, zranimy kogoś, umyślnie lub niechcący, ale zdolność do tolerowania swojej winy, a sądzę, że to najtrudniejsza emocja do zniesienia, to, że jesteśmy okropni, że możemy być destrukcyjni. Dzięki uczuciu winy możemy zrobić coś, co powyższe naprawi. Jest to na tyle bolesne uczucie, że naprawdę mamy wysoką motywację, żeby go unikać. Robimy to na dwa podstawowe sposoby. Albo racjonalizując,
uzasadniając czy minimalizując, nie powinienem czuć się winny, dlaczego miałbym czuć się winny, mam przecież prawo i tak dalej. Będziemy więc minimalizować i uzasadniać, by uciec już od tej winy. Albo pójdziemy w przeciwnym kierunku i będziemy karać siebie za to, co zrobiliśmy, na różne sposoby, świadomie i nieświadomie, krzycząc na siebie, wypełniając się depresją, napięciem, bólem. Zauważcie, że żadne z powyższych nie jest zdrowym sposobem radzenia sobie z winą. To przecież wcale nie pomaga osobie, którą zraniliśmy. Chodzi tu przecież tylko o ciebie. Albo uwalniając siebie, starając się uniknąć tego bolesnego uczucia winy bezpośrednio, albo poprzez zwyczajne karanie siebie. Jest świetny artykuł napisany przez Dona Carvata, zostawię do niego link, o winie i samokaraniu. Wyraźnie autor pokazuje nam, że karanie self jest substytutem poczucia winy, uczucia winy, będąc obroną przeciwko temu okropnemu, wykręcającemu flaki uczuciu winy. Posłuchajcie tego, co codziennie mówią ludzie. Aż mi się niedobrze zrobiło z tego powodu. Coś w rodzaju nudności. Gdy naprawdę stajesz twarzą w twarz z własną destrukcją. Gdy uznasz, jak zraniłeś inną osobę. A więc jest to uczucie chore, okropne, straszne, którego oczywiście chcielibyśmy uniknąć. Ale jest ono absolutnie niezbędne do zdrowego funkcjonowania. Musimy przyznać się do naszej destrukcji czy naszych ograniczeń. Dajemy z siebie wszystko, by nie dopuścić do podobnych rzeczy w przyszłości, przepraszając i dokonując zadośćuczynienia. Chcemy pomóc naszym pacjentom doświadczać tego uczucia, stając z nim twarzą w twarz. Terapeuci zbyt często próbują wydobyć pacjentów z poczucia winy. Czyli znowu racjonalizować, uzasadniać, nie powinien pan się czuć źle, nie powinien pan czuć się winny, to oni źle zrobili i tak dalej. To oczywiście nie pomaga i oczywiście nie pomaga też ludziom wokół naszych pacjentów. Mam nadzieję, że pomogłam uruchomić wasze głębokie myślenie o uczuciu winy jako zdrowej emocji i tak jak z każdym innym uczuciem, można się z winą obchodzić na zdrowy lub niezdrowy sposób. A my chcemy naszym pacjentom pomóc, tym, którzy doświadczają złożonych uczuć, że gdy chcą zabić osobę, którą jednocześnie kochają, to właśnie to wzbudza ich poczucie winy. Chcemy pomóc ludziom w powiększaniu ich zdolności tolerowania i zawierania w sobie tych złożonych uczuć, znajdując drogi naprawy uszkodzonych relacji. A więc zachęcam was do komentarzy, pytań, myśli na ten temat. Zostawiam wam link do wspomnianego świetnego artykułu i na pewno pomożemy wam uklarować powyższe zagadnienia jeszcze.